pierwszej takiej kolejności najlepiej byłoby, gdyby przyjechał do nas, wybrał sobie psa. Oczywiście nasi pracownicy oprowadzają zawsze wszystkich, nie ma takiej możliwości, że ktoś wejdzie i sobie sam chodzi po terenie. Pracownicy oprócz tego, że dbają o bezpieczeństwo osoby, która tutaj nas odwiedzi, to jeszcze też opowiadają o psach. Jeżeli ktoś już się zdecyduje, że faktycznie jakiś pies zapadł mu w serce, to zapisujemy taką osobę na wizytę przedadopcyjną. Zostawia tutaj u nas swój numer telefonu, zapisujemy na psa i koleżanka, która robi wizyty przedadopcyjne, kontaktuje się, żeby dopasować termin. Chcemy adoptować psa, ponieważ uważamy, że to znacznie lepszy sposób niż na przykład jego kupno. Wiele piesków i kotów wciąż szuka swojego domu. My postanowiliśmy taki stworzyć. Adopcja to wspaniałe rozwiązanie. Jestem bardzo szczęśliwy po każdych odwiedzinach tego miejsca. Uwielbiam spędzać czas z pieskami. One też bardzo dobrze reagują, gdy bierzemy je na krótki spacer. Po tej wizycie przedadopcyjnej, jeżeli wszystko jest ok, no to w najbliższym możliwym terminie trzeba przyjechać, podpisać umowę i wtedy już można zabrać psa do domu. Zapraszam wszystkich serdecznie 2 listopada na godzinę 17 na mecz Olimpii Grudziądz na stadion, gdzie też zabierzemy nasze psy, będzie można je poznać. Będzie można też do nich podejść przed meczem, gdzie będzie nasze stoisko i zachęcamy właśnie, żeby też tam na ten mecz przynosić kołdry, koce, karmę, wszystko co przyjdzie Państwu do głowy.